Dlaczego związki się wypalają? Zrobiłem tego poprzedniego live'a takiego krótszego, jak na mnie, bo tam już było 15 minut, bo się troszkę spieszyłem. Natomiast dzisiaj ci zdradzę takie trzy powody, które według mnie powodują, że związki się kończą, wypalają. Także warto posłuchać, bo może znajdziesz coś dla siebie, tak? Jakich kobiet nie poznawać, z jakimi będą problemy albo, dobra, nie będę mówił już o tych powodach, tak żeby Ci nie zdradzić tajemnicy po kolei, jakie to będą powody, tylko zacznę opowiadać, a Wy dajcie znać, czy mnie słychać, no i pod spodem coś dla Was e, przygotowałem. Pierwszy powód to jest niedopasowanie w relacji. I podam Ci przykład, poznajesz dziewczynę, która tak naprawdę spotyka się z tobą, bo jest z mojej miejscowości, nie poznała sobie innego faceta, nie miała okazji poznać. Mama ją trzymała ciągle w domu, nie wychodziła na imprezy. A ty gdzieś tam na czacie w internecie ją wyczaiłeś. No i zaczęliście się spotykać. Ona tak do końca nie była pewna, bo generalnie ty też byłeś nieśmiały, nie było pomiędzy wami super dużych emocji, od normalna rozmowa Koleżeńska, ale zostaliście parą, bo ty pisałeś, 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 a ona odpisywała, bo w sumie i tak nikt do niej nie pisał. I oczywiście ja to nazywam syndromem związku wychodzonego. O co mi chodzi? Kiedy tworzysz związek z kobietą, gdzie tak naprawdę wymęczyłeś ją o tą relację, wychodziłeś tą relację, wyprosiłeś, to nie jest to zdrowa relacja. Ponieważ wtedy kobieta jest przekonana właśnie co do tego, że jest z tobą, właśnie z braku innych kandydatów, z powodu takiego, że inni faceci w ogóle do niej nie startowali, albo już byli tak tragiczni, że ona się nie chciała spotykać. No i oczywiście tutaj to jest w ogóle szerszy temat, nie? Jak chcecie, to rozwinę. Bo często z praktyki ten fenomen obserwuję sobie na konsultacjach. Facet właśnie wymęczył, wychodził dziewczynę. On, kurdupel, sorry, ale kurdupel faktycznie. Ona, met, 80, są razem, bo po prostu ciągle tam do niej pisał, proponował spotkania, ona się z nim spotyka. Tylko tak, często w tego typu związku kobieta nie jest w 100% otwarta, czyli nawet jeśli dochodzi do seksu, do zbliżeń, kobietę ten seks nie podnieca, ona go raczej robi, raczej uprawia ten seks, dlatego żeby ten facet dał jej spokój. No i nawet w niektórych sytuacjach kobiety to jest też sprawdzone: każą facetowi ubierać dwie prezerwatywy, żeby tam czasem coś, coś nie kapło, nie? To jest ciekawe i taki związek na 100% się wypali. To jest więcej niż pewne, czy w przyszłym miesiącu, czy za dwa lata. To jest kwestia osób, które są w tej relacji, co tam dokładnie się dzieje. Natomiast z dużym prawdopodobieństwem mogę Ci powiedzieć, że ten związek się wypali, a może się wypalić na wiele różnych sposobów. Dziewczyna pozna innego faceta, pójdzie z nim do łóżka, bo będzie znudzona, gdzieś tam pójdzie na imprezę. Wypije parę drinków, no i oczywiście dramat związkowy gotowy. Inny przykład. Dziewczyna spotyka się z facetem, ale w końcu mu mówi po dwóch latach: słuchaj, Rysiek, Paweł, Piotrek. Ja tego nie czuję. Musimy sobie dać spokój. No i wtedy ci faceci tak rozżaleni tą sytuacją, że oni tyle włożyli, tyle zainwestowali, z moich obserwacji potrafią się posunąć. Do takich niecnych zamiarów. Zaraz powiem o co chodzi, ale pewnie jak mnie kobiety oglądały, to oglądają to, wiedzą o co chodzi. W takiej sytuacji, zdesperowany facet, który jest z kobietą dwa lata, wychodził ją wymęczył o związek, próbuje różnych zabiegów: próbuje upić tą dziewczynę, yy, próbuje oczywiście ją zapłodnić yy, po to, żeby dziecko yy, związało ich mocniej, silniej. I niejednokrotnie właśnie faceci do takich sytuacji tutaj sami doprowadzają po to, żeby tą kobietę zatrzymać za wszelką cenę. Proponują szybko ślub, zmuszają do tego ślubu, rozmawiają z rodzicami tej dziewczyny, żeby przegadali tej Maryśce, Kryśce, żeby wzięła ślub z tym fajnym Piotrkiem. I oczywiście, taki związek zawsze się kończy katastrofą, bo jak ci ludzie jeszcze razem zamieszkają, a ona już tego faceta tak traktuje z dystansem w trakcie relacji, no to oczywiście dochodzi do kłótni, do strej wymiany zdań, no i wiadomo, o czym to się kończy. Także weź to pod uwagę. Zaraz Ci powiem drugi powód, dlaczego relacje się kończą, ale zostawcie łapki do góry. Słuchajcie, dzisiaj jest jakiś dramat. 14 osób na live po godzinie 18. Tego to jeszcze nie grali na tym kanale. Normalnie to tych słuchaczy jest dużo więcej, a temat myślę, że naprawdę bardzo ciekawy. Przypominam, że tylko do czwartku możesz pobrać ostatni raz pakiet 17 kursów 70% taniej. Pod spodem masz linka, wejdź, skorzystaj, bo dzięki tej wiedzy zmienisz swoje życie, relacje z kobietami, dowiesz się, jak emocjonalnie rozmawiać, wpływać na kobiety, jak budować związki, prowadzić związki, jak przeprowadzić grę wstępną, żeby kobieta dochodziła cały czas, co także zwiększy jej poziom oksytocyny, hormonu, który powoduje zakochanie u kobiety. No i też pokazuję oczywiście, jak kontrolować wytrysk, nie tylko, polecam pod spodem, macie te materiały. Cała paczka... 70% taniej do czwartku, więc praktycznie za darmo. Patrząc na to, że to jest ponad 100 godzin filmów, które dla ciebie nagrałem, tak? promocja.uwodzeniawdzień.pl Kolejne przykłady, powody, dlaczego związki się kończą, związki się kończą, ponieważ partner zdradza, któryś z partnerów zdradza. I teraz, czy to kobieta czy facet. Wiesz, to już nieważne, czy kobieta czy facet. Ale jeśli dajmy na to, kobieta nie chce sypiać z facetem, bo on załóżmy, był zbyt miły, nie potrafił ją ekscytować, pobudzać emocjami, no to dziewczyna zakłada sobie simloka. Jak to mówi mój dobry kolega? <noise> Co to jest Simlock, to się domyślasz. Po prostu nie chce z tobą seksu uprawiać. Nie czuje ochoty, nie ma ochoty. No, i w takiej sytuacji oczywiście ty możesz kombinować tutaj, próbować różnych metod, kolacja, wino. A się okazuje, że ona i tak nie chce, ponieważ nie wpływasz na nią negatywnymi emocjami pozytywnymi. Więc to może też być Twoja wina, że kobieta nie chce z Tobą seksu, ponieważ nie masz tej wiedzy, o której opowiadam, i dlatego też no, cierpisz w dłuższej relacji, bo wstajesz rano, na nie chce seksu. Po prostu musisz jakąś tam pornografię oglądać, co ci niszczy totalnie receptory dopaminowe, i stajesz się bardzo smutny. No albo niektórzy faceci korzystają z usług prostytutek, co już w ogóle jest ohydne, obrzydliwe. Nie będę wchodził w temat ten dzisiaj, natomiast też chciałem na to zwrócić uwagę. Także sam możesz osłabić pociąg kobiety do ciebie. Zauważ, jak jesteś miły, na wszystko się zgadzasz, kobieta w związku po pewnym czasie nie ma ochoty na seks z tobą, ale jak ją wkurwisz, pokłócicie się, kobieta doświadcza negatywnych emocji, układ nerwowy pracuje. Wiesz, to nawet nie chodzi o to, że musisz ją wkurwić, tylko po prostu zrobisz coś nieprzewidywalnego. O, nie odpiszesz jej na SMS-a i ona się zastanawia, martwi, czy w ogóle z tobą się spotka. Potem się spotykacie. I dziwnym trafem wtedy ten seks jest lepszy, nie? Ponieważ rozstroiłeś się układ nerwowy, przygotowałeś się na nowe bodźce, dostała te nowe bodźce, no i teraz dlatego pragnie właśnie seksu. Warto o tym pamiętać. Także kobieta cię może zdradzić, bo odpowiednio jej nie stymulujesz, w związku nie dostarczasz jej pozytywnych negatywnych emocji. Kolejny powód, dlaczego związki się kończą, tak? I ten powód jest troszkę inny od tego, co mówiłem przed chwilą, bo polega na tym, że mogłeś po prostu poznać kobietę, która z natury jest toksyczna. Jest kobietą typu DDA, czyli dorosłe dziecko alkoholika, nie potrafi kochać, ojca nienawidzi, więc przekłada ten gniew, tą niechęć, yy, to całe nieszczęście z dzieciństwa na dorosłe życie. No i oczywiście ona nie potrafi kochać. Bardzo często psychologowie na terapiach starają się to wyjaśnić, że taka kobieta ma problem, właśnie ze sobą, ale ta kobieta zaprzecza. Jak zaprzecza, to oczywiście trzeba zmienić panią psycholog czy pana psychologa, bo on tam oczywiście nic nie wie, a ta kobieta sama wie najlepiej. Więc jeśli kobieta nie jest świadoma, że może mieć z tym problem, masz przejebane i w ogóle w takich związkach z DDA, podkreślam, nie z każdą kobietą typu DDA, bo są różne kobiety. W których się wytworzyły różne schematy DDA, ale przy niektórych typach DDA ona nie potrafi się zakochać, jest roszczeniowa e, obarcza faceta cały czas winą w związku, że za mało się stara, pragnie jakiejś dziwnej, toksycznej miłości, gdzie ty masz się starać, ją przytulać, kupować kwiatki, a tak naprawdę nie dostajesz za to miłości, e, wrażliwości, tylko kobieta macie gdzieś, chociaż oczywiście to wszystko jest ubrane, w ładne słowa. W to, że jesteście razem w związku, że się szanujecie, kochacie, a tej miłości nie widać, tak? Dokładnie tak samo może być z kobietą typu DDA przepraszam, DDR, tak? Czyli dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej, ona się po prostu sama ciągle z Tobą kłóci. Mie się z pracy odebrać, spóźniłeś się 5 minut, wydziera bez powodu na Ciebie gębę i z nerwami startuje, oczywiście do Ciebie. Bo tego wszystkiego doświadczyła będąc dzieckiem, no i ty też nie wytrzymujesz, kłócicie się, yy, związek się rozpada. Nie ma co w sumie tutaj więcej opowiadać. Czy ktoś z Was miał tego typu sytuację? Jeśli mieliście, dajcie znać, napiszcie. Może rozwinę temat bardziej, jak mi pokażecie, że warto. I kolejny przykład, powód, dlaczego związki się kończą, tak? Rozpadają, po prostu nie ma chemii. Uwierz mi, że to jest często największy błąd, jaki robicie, bo nie jesteście świadomi tego, że w dobrej relacji powinna być duża chemia, więź emocjonalna między wami. I teraz, co to takiego jest? Wiesz, co ja ci to opiszę na przykładach, bo ciężko mi to jest wyjaśnić w taki sposób teoretyczny, bo chyba się nie da. Pewne sytuacje trzeba przeżyć, ale chodzi o to, że po prostu dzwonię do dziewczyny, którą kocham. Ona mnie kocha i od razu jest to połączenie. Ja sobie żartuję. Cześć, jak tam w łóżeczku leżysz? Ona, no właśnie, wstałam. No to trzeba teraz iść pod prysznic i się umyć. A ona, ha, 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 no tak. Łapiemy takie błyskawiczne połączenie. Ona wesoło reaguje na mój tekst. Lubimy się. Akceptujemy się. Znamy się na tyle, że właściwie to, co powiem, bardzo szybko ona odbiera jako jakiś sygnał, albo taka kobieta, z którą masz to połączenie emocjonalne, która, jest, która ma z tobą wysoki poziom chemii emocjonalnej, po prostu nawet wystarczy czasami, że nią spojrzysz, a ona już będzie wiedziała, o co ci chodzi. To jest tego typu już najwyższa forma komunikacji. I teraz, czy ty tak zawsze miałeś w związku, że dzwoniłeś do dziewczyny i od razu po y, odebraniu telefonu przez kobietę wy się śmialiście? Były pozytywne emocje. Czy zawsze było tak, że dzwoniłeś i zawsze była jakaś tutaj spina? Zawsze jakiś marudny głos dziewczyny odbierał, no co chcesz, tak? Zastanów się, bo jest to bardzo istotne. Jeśli nie ma tej chemii w rozmowie. Nie utrzymasz związku przez całe życie. Po prostu kobieta nie będzie czuła, że jesteś tym jedynym. Przy okazji ty też nie będziesz czuł, ale wiadomo jak to jest z facetami. Czasami wręcz ciągną takie relacje tylko dlatego, bo, bo nie mają innej kobiety dla seksu. Boją się, że jak stracą dziewczynę, no to zostanie im tylko ręka. No i generalnie z tych powodów nie, nie odchodzą, bo się boją, bo nie mają innego wyboru. No, i oczywiście kolega już tak napisał, że miał tutaj jeden, więc to jest ten problem, bo zauważ, że jeśli nie ma tej chemii, to niby wszystko jest ok. Niby jest seks, niby się całujecie, niby czasami się nawet może śmiejecie, ale nie ma, nie ma tego spontanicznego porozumienia, nie ma tej wysokiej wibracji pomiędzy wami, gdzie ty dzwonisz i mówisz. Cześć Kasienko, co tam słychać? Leżysz w łóżeczku? O, pewnie tupiesz teraz nóżkami. Ona nie, bo właśnie leży na łóżku. Ale ja myślałem, że pod łóżkiem. Ona się śmieje. Wy sobie flirtujecie tak łatwo, tak swobodnie, że właściwie ta rozmowa płynie po prostu płynie. I ona się nakręca i ty się nakręcasz. Jeśli miałeś coś takiego w życiu, napisz, bo może wyjaśnisz chłopakom lepiej niż ja o co chodzi. Natomiast bez chemii. Nie utrzymasz związku. Podkreślam, możesz być w całkiem niezłej relacji, która i tak nie będzie wyjątkowa. Możesz być w relacji, gdzie wy się śmiecie, rozmawiacie sobie, ale większość czasu ona odbiera taka znudzona: no co chcesz, co tam chcesz. I już to często widać w dłuższych związkach, że kobieta jest taka znużona tą komunikacją, ponieważ ty nie generujesz emocji, nie wprowadziłeś tej chemii do rozmowy. Dlatego też Wam polecam moje materiały, takie jak y, Mistrz Emocji czy, czy inne, bo będziesz potrafił kobietę w ten sposób angażować w relacje. Tak, one same często mówią: tutaj piszecie, y, dziewczyny, już tyle się znamy. Więc warto odróżnić wyjątkowy związek od zwyczajnego. I Wy nie jesteście w stanie tego zrobić, jeśli nie macie. Pierwszą dziewczynę czy drugą, tak? Do tego jest potrzebne duże doświadczenie, intuicja, wyczucie i ogólnie znajomość kobiet. To jest ta zła informacja, a dobra jest taka, że sporo z tych rzeczy y, możecie się nauczyć z moich materiałów, które też macie pod spodem. A co jak mieszkaliśmy razem, robimy super, Krzysztof. No widzisz, więc Krzysztof, nie zrobiłeś na niej dużego wrażenia. Prawdopodobnie trafiłeś na y, przypadkową dziewczynę, która ci prała, Agacie. Była z tobą, raczej z przywiązania. Co innego być z kobietą z przywiązania, z nawyku, a co innego z miłości, uwierz mi, y, bo ja poznawałem wiele kobiet i właściwie na palcach jednej ręki, a może nawet nie, mogę powiedzieć, które kobiety były dla mnie bardziej wyjątkowe. I doświadczysz tego, jeśli właśnie często zabawisz się w tego uwodziciela i będziesz poznawał kobiety, sprawdzał je, testował pod kątem, czy one są dla ciebie odpowiednie. Tutaj kolega pisze, że poznał kobietę typu DDA, syndrom bohaterki, długa, bezsensowna walka o szczęście, czy zmiana kobiety, nienawidząca ojca. Nigdy nie da poznać, że odzajemnia miłość. Tak, bo bohaterka nienawidzi ojca, walczy o rodzinę, kiedy ojciec pije. I oczywiście to jest dosyć silna kobieta, która często szuka faceta. I to Wam powiem, widzę po, po konsultacjach, którego podświadomie może zniszczyć nawet. Bo ta niechęć do ojca może być tak silna, że po prostu ona będzie udawać, że się angażuje a tak naprawdę nie będzie kochać, nie będzie chciała seksu, tylko będzie dominować tego faceta w relacji i ustawiać pod różne konkretne sytuacje, które jej pasują, czyli na przykład zrób mi dziecko, teraz musimy zamieszkać razem, musisz wziąć kredyt, teraz musisz za granicę wyjechać. Taka kobieta często może traktować faceta jak takie popychadło. No i oczywiście, no jak chcesz być takim popychadłem, to ok, no ale ja Ci uprzedzam, jak to się wszystko może tutaj po prostu, kolego, skończyć. Także uwaga! Nie wiem, kto to jest, Andrew, tata. Nie oglądam takich kanałów. Także słuchajcie, nie pytajcie mnie, bo ja nie wiem. Po prostu nie mam czasu na recenzję innych kanałów, bo ich nie oglądam. Będziemy mieli dziecko i dopiero teraz widzę, jak ona się otwiera na mnie. Jest super. W maju będziemy mieli córkę. Uważam, że dużo się zmienia na plus. No to bardzo dobrze. Jeśli masz taką relację i kobieta się otwiera przy dziecku na ciebie, to pamiętaj, że jest to ok. Tylko uważaj. Żeby to nie poszło w tą stronę, że kobieta typu DDA się skupi tylko na dziecku, a Ciebie oleje. Bo bardzo często tak jest, że facet się cieszy, będę miał dziecko, syna, a potem kobieta się skupia tylko i wyłącznie na, na dziecku. Nie ma seksu, są tylko polecenia, zawieź do przedszkola, przywieź, zrób zakupy, pracuj, zarabiaj. A w łóżku to co Ty chcesz? My jesteśmy dorośli, już nie powinniśmy tego robić. Oj, Van dam. Ja, ja sobie żartuję, a Ty... Widzisz, to jest właśnie przykład tego, jakie Ty masz kompleksy. Masz 1,69 m, ja sobie zażartowałem, kurdupel, a Ty już to bierzesz do siebie i płaczesz jak mała dziewczynka. Weź Ty się, chłopie, ogarnij. Ja mam 1,75 chyba, czy 6. Zawsze się dziewczyny ze mnie śmiały, bo mówiły i tak tyle nie masz. <noise> a nigdy po prostu się tym nie przejmowałem, także przestań tak naprawdę się, kolego, przejmować, bo... Nie rozumiem skąd masz tego typu kompleksy. Jesteś taki jak o sobie myślisz, i znam facetów, którzy mają 1,70 70, parę i naprawdę ogarniają przepiękne dziewczyny. Uwierz mi. A ty sobie znalazłeś powód, że nie ogarniasz dziewczyn, bo jesteś niski. Mam kobietę, 5 lat, w sumie już żonę, ale nie umiem, a nawet jakoś tak automatycznie nie chcę grać na niej emocjonalnie. Zero emocji, z innymi to mam motywację, że szok. Co jest nie tak? Może ci się znudziła. Może wpadliście już w taką rutynę dnia codziennego, w schemat i już Ci się nie chce, bo taką dobrze znasz. Często związki się wypalają z tych powodów, o których mówiłem. Nie ma tam ekscytacji albo nie ma dobrego seksu w ogóle. Związałeś się z kobietą, która ma w ogóle inne preferencje niż Ty. To już w ogóle coś jest nie tak. Bo jeśli, powiem Ci tak, w dużym skrócie z doświadczenia. Jeśli kobieta na początku nie szaleje w łóżku za Tobą, nie dochodzi po 15 razy, oczywiście wszystko mówię w cudzysłowie, metaforycznie, nie uprawiacie seksu gdzie się da, po kilka razy dziennie, to po co ty wchodzisz w taką relację? Tak naprawdę, jeśli kobieta cię już ustawia na początku, co ci wolno w łóżku, a co nie, czy ci zrobi loda, czy nie, to już ci z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że ta znajomość, ten związek będzie bardzo problematyczny. I zobaczysz dlaczego. Tak, dalej się podszywa pode mnie ten Krzysztof Zwoliński, ktoś profil utworzył na Facebooku. Także piszcie komentarze, to nie jestem ja. Sprawa jest w prokuraturze, namierzają gościa i ostatnio pewne newsy się pojawiły. Także niech kolega bardziej po prostu udostępnia to, to może wreszcie wpadnie. Także uważajcie na to. No, przypominam, że do czwartku pakiet 17 kursów, 70% taniej, polecam pobrać, genialna wiedza, cała wiedza o kobietach, tak? W 17 materiałach, promocja.uwodzeniewdzień.pl, są to zupełnie inne kursy niż te z promocji dwa tygodnie temu, także to są różne materiały. Mówisz o nagradzaniu kobiet, ale co w sytuacji, kiedy była żona utrudnia kontakty z dzieckiem, ląduje z nim w szpitalu i wiesz na przykład, że nie ma co jeść, bo jedzenie jest tylko dla dziecka. Słuchaj, to są sytuacje życiowe. Wtedy już nie jesteś z tą byłą żoną, rozstałeś się, ale ponieważ no, chcesz jej pomóc jako człowiek, to, to możesz tam jej przywieźć jakieś catering, jedzenie, obiad zamówić, opłacić w szpitalu. To jest normalna sytuacja, więc też musicie podejść do tematu życiowo, no, bo nie będziesz się bawił w takiej sytuacji, jak Twoje dziecko jest z żoną w szpitalu, w nagradzanie i karanie kobiety. No, bo musiałbyś być jakimś psychopatą, żeby szkodzić swojemu dziecku. To jest jakby kwestia oczywista, więc wtedy schowaj honor do kieszeni. Znaczy, nie musisz z nią nawet tam gadać, uśmiechnij się, przywieź siedzenie, zagadaj, pogadaj z dzieciakiem, dwa słowa z nią wymieni, tyle. I, I myślę, że wtedy już nie ma co przesadzać, tak? I nie ma co aż tak bardzo. Do siebie traktować tych wszystkich metod uwodzenia. Możesz sobie też kupić jeden z tych 17 kursów, tak? promocja.uwodzeniawdzień.pl No i tutaj kolega pyta, jak to powinno być seksem na początku? Kobieta wtedy może nie chcieć. No właśnie musi chcieć na początku, już to tłumaczyłem, jeśli nie ma. Takiego seksu, że sąsiedzi wychodzą na papierosa parę razy w nocy, to uwierz mi, nic z tego nie będzie. To musi być takie ostre pierdolnięcie, że wy wpadacie po prostu w ten związek, w tę relację, zakochujecie się tak szybko. Tak się spełniacie, tak spełniacie swoje egoistyczne potrzeby i ty i ona, że się zakochujecie. Ale to nie w wyniku poświęcania się dla kogoś, jak to często niektóre laski opowiadają. Poświęć się dla kobiety, to będzie miłość twojego życia, jasne. Zrób się e frajera, lataj za nią, kupuj kwiatki, płać za wszystko, a potem ci powie, że ona tego nie czuje, nie? Chodzi o to, żeby kobieta była szczęśliwa przy tobie i ty z nią, bo realizujecie się w związku. Ona się realizuje swoje potrzeby i ty macie o co chodzi trzeba brać ją z zaskoczenia ja tego nie powiedziałem dlaczego tak jest, dziewczyna była zaangażowana, seks rano i wieczorem, trzy tygodnie przerwy start roku i nagle pisze, że nie ma czasu na relacje coś spieprzyłeś Paweł, właśnie w tego typu sytuacjach najlepiej się do mnie zgłosić przeanalizować cały temat, bo tu jest za dużo detali Tu w tej historii będzie za dużo detali, szczegółów, których nie znam i musiałbym to przeanalizować. Jeśli masz taki problem, napisz do mnie na frywolny, małpa, .pl. Oczywiście podeślij numer telefonu, to się skontaktujemy. Możesz też się przeszkolić w ogóle z tematu, jeśli chcesz. Prowadzę szkolenia w Krakowie trzydniowe, gdzie krok po kroku cię uczę relacji. Podejścia do kobiet, jak z nimi rozmawiać, jak zdobywać kobiety, i to jest fantastyczna sprawa, bo takie szkolenie zmieni Twoje życie. Ty się nauczysz właśnie, jak krok po kroku uwieść kobietę, na co trzeba zwracać uwagę i co ciekawe, pokazuje w praktyce, jak podchodzić do kobiet, jak z nimi rozmawiać. Analizujemy Twoje błędy, pokazuje przykłady, różne osobowości, kursantów. Którzy podchodzili, natomiast no, nie masz się co bać, bo ja ciebie nie nagrywam na szkoleniu, ja raczej preferuję taką formę, że to kursanci sami się nagrywają telefonami przy podejściach. Także szkolenie jest w pełni anonimowe. Jeśli potrzebujesz tego typu pomocy, oczywiście napisz na maila frywolnymaupa.ówodzeniewday.pl czy masz często konsultacje z facetami po związku z samotną matką? No, mam mnóstwo takich konsultacji. I Marko, gdybyś mnie słuchał, to byś wiedział, czego się możesz spodziewać po takich kobietach. I niejednokrotnie jest to kobieta po przejściach, która już nie wierzy w miłość. Prawda jest taka, że jej uwagę przyciąga facet, który dobrze sobie radzi, zarabia, ponieważ chodzi o dziecko, tak? Chce. Dać możliwość lepszego startu dzieciakowi. Oczywiście kobiety ci tego nie powiedzą wprost, bo one mówią o tym w ten sposób, że wcale tak nie jest, też silczą emocje. No ale widzisz, no. Samotna matka często już przez większość facetów jest traktowana tak po macoszemu, jako kobieta, która oczywiście yy, można powiedzieć, że nie jest yy, takim prima sort. Tylko jest kobietą, która już ma to dziecko, więc nie pojedziesz z nią sam na wakacje, bo ma dziecko. Nie macie zostawić dziecka z dzieciakiem je musisz jechać. Także z punktu widzenia faceta to nie jest zbyt korzystna sytuacja. I to tylko niektóre wady tego typu relacji, bo jest ich znacznie więcej. Na przykład często taka kobieta bardzo chce się odcinać od znajomych, może prowokować kłótnie z byłym facetem, także tego się możecie spodziewać. Myślę, że to dobry kurs do tej sytuacji. Mam dziwną sytuację. Rozmawiałem z fajną dziewczyną na studniówce. Zacząłem pisać i czuję, że jest niezainteresowana. No bo źle pisałeś. Zobacz sobie ten mój najnowszy kurs. Jak pisać interesująco do kobiet, to zobaczysz o co chodzi. Kurs.uwodzeniewdzień.pl kurs. łamane przez PIS. Czekajcie, bo mi akumulator padnie. Włączona ochrona akumulatora, jak to się pięknie nazywa. Tak, ten kurs jak pisać, emocjonalnie masz pod spodem, też na promocji do, do czwartku, tak jak było mówione. Więc nie każda kobieta dla ciebie będzie personalnie odpowiednia do dłuższej relacji. Musisz sobie z tego zdawać sprawę, bo możesz się sam oszukiwać przez całe życie. Spotykasz się z kobietą, której wszystko nie pasuje jest księżniczką, a ty jesteś pozytywny facet, uśmiechnięty. A ona ciągle ma jakiś po prostu problem, tak? Bo może jest narcyską, bo może miała toksyczne dzieciństwo, ty tego nie wiesz, ale już po obejrzeniu tego live'u myślę, że będziesz mądrzejszy, bo wcale nie musi być tak, że spotykasz się z kobietami czy z kobietą, która cię wykańcza psychicznie, bo możesz sobie poznać normalną dziewczynę, z którą będzie zawsze pogodnie, pozytywnie i Ty będziesz czuł, że żyjesz i właśnie poczujesz tą chemię do niej, a ona do Ciebie. Czy to prawda, Krzysiek, że kobiety za zazdrości mogą powiedzieć, że nie podoba jej się facet, któremu na przykład zazdrości? Tak, to się zdarza. Kobiety na przykład, ja miałem sytuację, że tam kiedyś rozstawałem się z dziewczyną to na początku oczywiście była zainteresowana super, a potem mi wmawiała, że jestem beznadziejny, w ogóle jestem yy, słaby w łóżku. Wszystko co najgorsze, tylko po to, żeby mi dojebać. I kobiety tak robią wtedy, jeśli nie potrafią mieć kontroli nad facetem, on jest silniejszy od nich samych, to wtedy właśnie kobieta ci tak będzie chciała dojebać narcyska, żebyś ty poczuł, że nie jesteś taki fajny, i żebyś potem miał. Obniżoną samoocenę przy poznaniu kolejnej dziewczyny. To się zdarza bardzo często. W trakcie rozwodów zobacz, jak kobiety wyciągają różne tematy, których nie było, że facet pił, że awanturował się, yy, facet kulturalnie chciał zakończyć związek, a ona się doszukuje, że ją zdradzał. To są właśnie tego typu historie. Bardzo często ma to miejsce w przypadku kobiet, które są niezrównoważone. Więc kontrola emocji jednak pozwala się przed tym wszystkim zabezpieczyć, ale trzeba zrozumieć o co chodzi. Czy warto walczyć o związek, jeżeli paliły się uczucia? Yy, musielibyśmy tworek przetestować, czy warto. Często nie warto. Jeśli to jest dłuższy związek, taki długi, ponad 5-6-letni, to często nie warto, ale trzeba by było przetestować, na co ona potrafi zareagować. W tym temacie polecam moje metody. Linki masz pod spodem, do mnie też możesz napisać, to Ci pomogę. Laki, ja myślę, że Ty za bardzo kombinujesz z tym, że mówisz dziewczynie na randce, że wolisz blondynki. Po prostu skup się na pozytywnej interakcji, pocałuj, prowadź, rozwijaj relacje, a nie musisz jej wypisywać, kogo Ty wolisz, kogo Ty nie wolisz, albo jej mówić, tak? Czasami po prostu jest to bez sensu. Szkoda, że jest mało normalnych dziewczyn, a kobiety mówią, że jest mało normalnych facetów. <grym> Także słuchaj, to nie jest kwestia, że jest mało normalnych dziewczyn, tylko twoje metody są chujowe i dlatego nie potrafisz podrywać, zdobywać. Słuchaj, no ja mam kursantów, którzy całują się z dziewczynami od razu po podejściu praktycznie. Nie przy każdej, ale co jakiś czas to wchodzi. Także nie mów mi, że kobiety są nienormalne. Dobra, zapytaj jaka jest. Samotna matka może się bardziej starać w związku. Może się starać, ale w tym sensie Kasia, który nie jest atrakcyjny dla faceta, bo ona będzie chciała go zatrzymać, wyizolować społecznie, żeby przestał chodzić na imprezy, żeby z nią zamieszkał. Z swojego punktu widzenia to jest dobre, z punktu widzenia faceta Niekoniecznie. Jak dziewczyna ci odpisuje od 4 miesięcy, czy nie jest zainteresowana? Co ty myślicie? Jest zainteresowana, czy nie jest? Kamil, odpowiadałem ci wiele razy. Róż głową po prostu, a nie zdawaj w kółko tych samych pytań. Już dawno powinieneś być przy innej kobiecie, a nie siedzieć i pisać komentarze. Poznałem dziewczynę w pracy. Były emocje, śmiech, sama często zaczepia, prowokuje rozmowę. Gdy wyszedłem z inicjatywą spotkania na kawę, powiedziała, że jest nieśmiała i musi przemyśleć, bo robisz poważny błąd kolego. O którym ja też mówię często w moich materiałach. Koleżankę z pracy się tak nie zaprasza bezpośrednio, tylko szuka się wymówki, żeby pójść z nią na kawę. Jeśli w zbyt oczywisty sposób zaproponujesz kawę, ona może mieć obawy, że ktoś się dowie, że ktoś będzie was tam y, komentował w pracy, i to właśnie dlatego nie jest najlepszy pomysł. Ostatnio spotkałem swoją błąd dziewczynę i zauważyłem jedną rzecz. Każda po rozstaniu zaczyna o siebie dbać i nagle mocno się malować. No tak, no bo szuka nowego faceta. Każda zapisuje się na siłownię. Oczywiście partia priorytetowa na siłowni, trening dupy, pośladków. Mnie to zawsze śmieszy, jak jadę na siłownię. Wszystkie laski trenują tyłek, nie? Wykroki, przysiady i tyle. No czasami się zdarzają jakieś, co tam faktycznie trenują całe ciało ale raczej to jest rzadkość. Kobieta po rozstaniu maluje się, kupuje nowe ciuchy, zaczyna imprezować, wrzuca zdjęcia, jaka to jest nagle szczęśliwa po rozstaniu. No to są zabiegi, które też mają Cię wyprowadzić z równowagi i pokazać Ci, że straciłeś dużo na tym, że nie jesteście razem. Ale to są takie sztuczki, manipulacje kobiet, które nie powinny Cię za bardzo przejmować, ruszać. Bo jak Cię ruszają, to oznacza, że ta kobieta, Dyryguje Twoim życiem, tak? A tego byś przecież nie chciał, nie? Więc to tak ode mnie, warto sobie z tego y, sprawę zdać. Od samego słuchania Ciebie czujesz, że, że mądrzejesz. Że ja mądrzeję? Aha, że Ty mądrzejesz. sobie, <śpisałem>, że Ty mądrze, że ja mądrzeję. Słuchaj, no, no taka, takie są fakty. No. Ja Ci przedstawiam tutaj praktyczne sytuacje. Mam codziennie po kilka konsultacji, co najmniej. Y, czasami spotkania na żywo z kursantami, którzy mi. Opowiadają o swoim związku, jakim nie wyszło z kobietą, więc ja te wszystkie kropki już połączyłem. Jeśli chcesz poznać kobietę Twojego życia, naprawić związek, to mogę Ci pomóc. Jak chcesz się na szkolenie zapisać, to napisz na maila frywolnymaupa.uwodzeniewidien.pl. Polecam się zapisać, bo jeszcze trzymam te stare ceny szkoleń, ale na indywidualne już podniosłem do góry ceny. Grupowe jeszcze są w niższej cenie, także można się zapisać, bo będzie po prostu drożej. Jak odnaleźć sens życia? Paweł, rób to, co kochasz. I nie wstydź się tego, nie bój się tego. Jeśli twoją pasją jest malarstwo, maluj obrazy a potem je sprzedawaj. Co on ci powiedzieć? Może zrobimy takiego live'a z wami jutro? Wolałbym w środę. Zobaczymy jak to czasowo wyjdzie o mnie w środę, bo mam takie spotkanie dłuższe. Może jutro by się udało, zobaczymy. Ważna informacja. Masz kumpla, któremu nie wychodzi z kobietami, który ma ciągłe dramaty w życiu przez kobietę. Podeślij mu tego live'a, pomożesz chłopakowi, a i sam się poczujesz lepiej. Jakie poziomy na obniżenie stresu? Przede wszystkim więcej snu, sport, mniej się przejmować, zażywaj magnes, jedz Yy, gorzką czekoladę, która stymuluje wydzielanie, podobno serotoniny, i ma też dużo magnezu. Yy, I co ci mogę więcej powiedzieć? No, często sport powoduje, że czujemy endorfiny. Ja jutro jedę na basen po dłuższej przerwie, dzisiaj była siłownia. Yy, no, i oczywiście ten sport naprawdę pomaga się odstresować. Yy, ale nawet nie chodzi o stresowanie, tylko o to, żebyś był w formie, tak? I, I dobrze się czuł ze sobą. Czy jeśli dziewczyna dowiedziała się, że jestem starszy od niej o 12 lat, to mogła się zniechęcić? I tak, i nie. Jeśli nie wywołałeś w niej... Jeśli nie wywołałeś w niej... Czy ja to dobrze mówię? Jeśli nie potrafisz w niej wywołać... Kotwicy seksualnej, to znaczy, e, często przy pierwszym pocałunku to się dzieje. Jak ją pocałowałeś, to ona tak jest taka podniecona, podekscytowana. Nie było czegoś takiego, e, że bardzo ciągnie do ciebie seksualnie. E, no to raczej może mieć różne obiekcje, ponieważ nie zainwestowała jeszcze dużo. Ale jeśli ten pociąg seksualny jest bardzo duży, często ona ci wybaczy różnice wieku. A nawet miałem sytuację w życiu, wam kiedyś opowiadałem, spotykałem się z taką wysoką brunetką, fajna dziewczyna, kupę lat temu, idziemy właśnie tam przez rynek, spotkała kolegę. No, kolega wyglądał po prostu jak dziadek, no. no, nie będę ci opisywał jak dziadek wygląda, bo każdy wie, no, gościu owszem, zadbany, tam broda przystrzyżona, cały siwy. No i ona cześć tam do niego, coś tam pogadała, dwie minuty, a potem idzie ze mną i mi mówi: Ale ten, ten Robert jest przystojny, nie. Ja tak na nią patrzę i mówię, chyba żartujesz. Ona, no nie, nie, nie widziałeś, jaką ma w ogóle i, i prezencję? Ja sobie pomyślałem, nie, no nie wierzę. Dziewczyna młoda, atrakcyjna, 25-latka rozmawia z dziadkiem i ona mi ściska, że gościu jest po prostu mm, atrakcyjny fizycznie. No słuchajcie, nie ma logiki tam, gdzie emocje i nie szukaj logiki tam, gdzie kobiety, bo jej nie znajdziesz i warto o tym pamiętać. Łapeczki do góry zostawcie pakiet 17 kursów 70% taniej do czwartku polecam, mega wiedza ostatni raz tak naprawdę w tym tygodniu, także korzystajcie promocja.uwodzeniewdzień.pl zrobię drugiego live'a po 21.00. także czekajcie będzie kontynuacja no i jeśli chcesz się zmienić polecam szkolenie jeszcze w niższej cenie Frywolny Małpa uwodzeniewdzień.pl Napisz do mnie, to Ci pomogę. Widzimy się po 21. Cześć.